Zrobił się pan poseł podejrzliwy? Zmienia taka informacja podejście do korzystania z tego typu urządzeń? Zmienia podejście. Tym bardziej, że producent tego urządzenia zapewniał, że jest to urządzenie całkowicie bezpieczne. No, i też człowiek, który funkcjonuje w Polsce, w państwie PiS. Ja wierzyłem mimo wszystko, że naiwnie, przyznam w tym momencie, że pomimo tego, że służby obsadzone są osobami o patologicznych skłonnościach, w sytuacji, w której nie popełniłem żadnego przestępstwa, nikt nie śmie sięgnąć po kontrolę operacyjną. No, stało się zupełnie inaczej. No, ale to świadczy o degeneracji struktur państwa i przeżarcia jakimś dziwnym układem paramafijnym.